Piotr Skwarek z miejscowości Czechowice Dziedzice został zwycięzcą tegorocznej 30. jubileuszowej sudeckiej setki. Biegacz ukończył trasę w 8 godzin i 49 minut. Wśród kobiet najlepsza okazała się Joanna Lorenz, czasem 10 godzin i 55 minut. Sudecka setka to najstarszy nocny ultramaraton w Polsce. Biegacze mają do przebiegnięcia trasę wiodącą przez szczyty Chełmca, Trójgarbu, Dzikowca oraz Lesistej. Startują na dwóch dystansach: pełnej trasie 100 km oraz krótszej 42 km, zwanej nocnym maratonem górskim. Niektórzy są zaprawieni w boju i mają za sobą niejedną w pełni ukończoną setkę lub podobne do niej maratony. Są też tacy, co po raz pierwszy podjęli wyzwanie Wałbrzyskich Gór. Niekoniecznie po to, by stanąć na podium, a raczej, żeby rozeznać się w terenie i sprawdzić swoje siły. Wystartowało ponad 550 zawodników z całej Polski. W tym roku był nawet zawodnik z Czech. Jest to przede wszystkim bieg, oprócz typowej rywalizacji, bieg wsparcia zawodników. Oni biegną i się wspierają fizycznie i nawet psychicznie. Kuszące zapachy gotujących się w Bograczach gulaszy, doskonała zabawa i niezapomniana atmosfera zapanowały w Walimskim Parku Jordanowskim. Pomysłów na przygotowanie wyjątkowych dań było mnóstwo, a na kolejnych stanowiskach konkursowych żwawo uwijano się, doprawiając, mieszając i kosztując bulgoczące wywary. Na komisję czekało ciężkie zadanie, ponieważ każda z przygotowanych potraw zachwycała smakiem i kosztem wykonania. Potrawą, która najbardziej ujęła jury, był gulasz grupy Walim Rajdowy, który zachwycił nie tyle głębią smaku i aromatem użytych składników, lecz iście wyścigowym wykonaniem. Nagrodzeni zostali także Marek Kapło, zajmując drugie miejsce, i Joanna Zacharska-Błaszczyk na miejscu trzecim. Wszystkie ekipy otrzymały pamiątkowe dyplomy, a na zakończenie wystąpił zespół Backstage Acoustic. Nie zabrakło również tradycyjnego już punktu imprezy, gulaszu wójta. W wielkim wojskowym kotle czekało na wszystkich chętnych ponad 50 litrów wyśmienitego gulaszu z dzika, który osobiście gotował wójt gminy Walim Adam Hausman. Zakończyła się 16. edycja Dolnośląskiego Festiwalu Zupy. Były degustacje potraw, ale także konkurs na najsmaczniejszą zupę. Uczestnicy walczyli o brązowe, srebrne i złote wazy. Najwyższą ocenę jury otrzymała zupa szczawiowa jak u mamy, którą przygotowała Radosława Stramel-Świteńka. Na drugim miejscu znalazła się warzywno-mięsna zupa z chili Patrycji Roberta Kubiak, a na miejscu trzecim zupa wegetariańska, krem paprykowo-pomidorowy Aliny Sikorskiej. Wśród wystawców reprezentujących różne instytucje zwyciężyła kamiennogórska polewka z czerwonej fasoli i krwistej kiszki, przygotowana przez firmę Stragona. Na miejscu drugim znalazł się jedliński przysmak serowy, przygotowany przez zespół pałacowo-hotelowy Jedlinka, a miejsce trzecie przypadło restauracji Polskie Smaki za zupę wykwintną. Impreza została też uhonorowana przez Dolnośląską Organizację Turystyczną tytułem najciekawszej atrakcji turystycznej Dolnego Śląska w kategorii wydarzenie lub impreza.